Witam, z tej strony Maksym1980. Dziś jest cykl publicystyka. Ponarzekam sobie troszkę tutaj na jeden temat. W tle sobie pogram akurat, jak będę umiał się skupić, Super Stardust HD. No i przechodząc do meritum tutaj, o co chodzi. Dzisiaj chcę się popastwić nad tematem, którym jest ocenianie gier. Strasznie mnie tutaj dziwi, że młodzi ludzie uważają gry oceniane na 7, na krab, który nie warto grać. Kompletnie ja się nie zgadzam z czymś takim. Dlaczego coś takiego jest zrobione? Ano dlatego, że większość pism branżowych, większość, że tak powiem, serwisów gamingowych ma taką tendencję, że w większości tak naprawdę recenzuje gry, które warto recenzować, czyli które czymś tam się wybijają. Dlatego przeważnie są to gry od 7 powyżej. Wiadomo, takie pismo ma ograniczoną ilość stron, dlatego nie za bardzo chcą tracić czasu na krapy, na gry naprawdę takie mocno średniackie, gdzieś w okolicy 6. Dlatego większość z wybranych do recenzji ich tytułów jest na pograniczu właśnie od 7 wzwyż. Z jednej strony to rozumiem, bo no wiadomo, każdy chce recenzować coś, co jest fajne, ale z drugiej strony od czasu do czasu przydałaby się recenzji jakichś krapów, czyli gier, które warto omijać, po prostu żeby ostrzegli nas przed jakimiś tytułami, które naprawdę nie warto lokować pieniędzy. Oczywiście zdarza się coś takiego, że takie tytuły też są recenzowane, tylko są one w znacznej mniejszości. Bardzo rzadko po prostu te tytuły są recenzowane. Jeżeli chodzi o mnie, ja tam, można powiedzieć, mam te nieprofesjonalne wideo recenzje, ale w dupę dostaję, bo się skupiam na gadaniu, ale nieważne. W każdym razie mam tam trochę tych nieprofesjonalnych moich recenzji, jak to wygląda według mnie, z moimi odczuciami. Także ocena jest naprawdę subiektywna, typowo nastawiona na moje odczucia, co niekoniecznie zgadza się z tym, co właśnie piszą w branży na temat danego tytułu. Jak to u mnie wygląda z oceniaczką? Jak u mnie wygląda gra na właśnie jakimś punktowym poziomie? Powiem szczerze, 10 to jest coś takiego, co naprawdę bardzo rzadko, jak dla mnie, jest w stanie osiągnąć. I tutaj bym naprawdę, mimo tego, że gry są naprawdę super, co niektóre, i wybijają się praktycznie wszystkim, to dość ciężko jest dać takiej grze 10, dlatego że, no wiadomo, za pół roku wyjdzie coś nowego, co przebije i graficznie, jakimiś rozwiązaniami nowymi tą dziesiątkę. I w tym momencie wiadomo, że w skali od 1 do 10 nie ma 11, więc jest to takie dość troszkę niemiarodajne, dlatego dla mnie gra naprawdę super, powinna dostawać maksymalną ocenę 9,5, bo zawsze coś będzie lepszego po czasie. Takie jest moje zdanie na ten temat. Jeżeli chodzi o 9, są to gry bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre, wyróżniające się czymś i posiadające klimat, dość fajną fabułę i dość fajny gameplay. Oczywiście strona audiowizualna też w tych tytułach jest na dość wysokim poziomie. To jest dla mnie gra na 9. Dla mnie gra na 8 jest tytułem, który kuleje, powiedzmy, w jednej z tych gałęzi oprócz gameplayu, czyli gameplay jest bardzo dobry, ale dajmy na to, kuleje od strony graficznej, kuleje od strony właśnie audiowizualnej lub nie wnosi nic nowego. Przykładowo, nie wiem, powiela wzorce poprzedniej części lub coś w tym stylu. Dlatego dla mnie tutaj gra jest na 8. Jeżeli chodzi tutaj o 7, nie będę uwzględniał tutaj połówek, bo nie ma sensu, bo połówkę tam zawsze można dodać za jakieś tam dobre multi lub coś w tym stylu, dlatego pominę połówki. Teraz tak, gra na 7 jest dobrym tytułem, nie wiem, w przypadku teraz będziecie widzieć na pewno moją najnowszą wideorecenzję dość starej gry Wolfenstein, przy której naprawdę ubawiłem się bardzo dobrze, bardzo fajnie mi się grało. Ja z racji tego, że lubię FPS-y, dlatego bardzo fajnie mi się grało w ten tytuł. Dla ludzi, którzy
od czasu do czasu grają w FPS-y, będą narzekać, bo powiedzmy jest dużo nowszych tytułów z ładniejszą grafiką, z lepszymi rozwiązaniami, ale pomimo to Wolfenstein, pomimo tego, że jest dość stary, zasługuje dla mnie właśnie na siódemkę ze względu na klimat, który akurat mi podpasował, wiadomo, są gusta guściki, ze względu na dość solidną oprawę graficzną. Nie jest to wiadomo nic na wysokich lotach, bo ta gra ma już swoje latka. Ale jeżeli chodzi o gameplay i ogólnie o to wszystko, grało mi się naprawdę całkiem przyjemnie i całkiem dużo fanu dał mi ten tytuł, dlatego siódemka. Jeżeli chodzi o grę na 6, są to gry, można powiedzieć, średniackie, które się da grać, dają jakąś tam przyjemność, ale bez żadnych rewelacji, już tak po prostu średniawo. Gry na 5 są to gry naprawdę, jak dla mnie, nudnawe, do których się muszę zmusić, żeby przejść, ale coś w sobie mają, że można grać. Nie odbiegają, powiedzmy, tam jakimś standardom. A gry na 4, 3 i 2, że tak uogólnie, żeby nie tracić czasu, to już moim zdaniem są krapowate gry, gdzie ktoś może coś znaleźć dla siebie z racji, przykładowo, że jest fanem, no nie wiem, dajmy na to Harry Potter. Tutaj nie będę się wypowiadał, żebyście nie łapali moich słów, że akurat tam do jakiejś części Harry'ego Pottera piję. Tylko przykładowo mówię, gra jest dość słaba, ale dostaje na przykład 4 tylko i wyłącznie dlatego, że fanom Harry'ego Pottera naprawdę może się podobać, mimo tego, że ma mizerny gameplay, mimo tego, że ma mizerną oprawę, ale ktoś tam doszukał się, powiedzmy, że jest duże powiązanie z filmem, dlatego ta 4. A gry typowo takie na 3, na 2, no to już jest totalny krap, który naprawdę nie opłaca się grać. Ja tutaj z tych najsłabszych gier do tej pory, w które grałem, to tutaj bym wymienił czy Warhawka, który tak naprawdę dla mnie był kompletnie nieudaną produkcją z racji może braku tego singla i dosyć dziwnego trybu multi. Tutaj przykładowo The Club już bym dał 4 z racji tego, że nie jest źle te strzelanie zrobione, 4, nawet 5 bym powiedział, bo nie jest źle od strony audiowizualnej, te strzelanie też nie jest jakieś takie kiepskie, tylko jest dość duża monotonia rozgrywki, dlatego 4. Ja chciałbym się zapytać Was, jak Wy to widzicie, jaka dla Was powinna być oceniaczka, jak Wy traktujecie gry właśnie z poszczególnych poziomów oceny, czy powiedzmy gracie w gry, które dostały gdzieś tam w większości branżowych pism czy serwisów 7, 6, czy tylko i wyłącznie staracie się, powiedzmy, obracać w kręgu gier posiadających wyższą notę, czyli 8-9. No i chciałbym z tego miejsca apelować i odradzić coś takiego, żebyście po prostu bardzo lekceważyli grę, jak dużo właśnie młodych ludzi robi, że mówią coś takiego, że po prostu gra na 7 jest kompletnym gniotem. Dla mnie jest to nieporozumienie, bo tak naprawdę ci ludzie nie wiedzą co mówią, bo niejednokrotnie jest tak, że dla kogoś gra na 9 może być dla kogoś innego gniotem. Dlatego wszystko kwestia gustu, wiadomo. Dlatego nie można skreślać tytułów posiadających tam troszkę niższą ocenę 7 czy 8. Dlatego tutaj kończę moje już wywody w tej chwili, zanudzanie w tej publicystyce. Chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat, chciałbym, żebyście byli aktywni, żebyście się wypowiedzieli, jak to wygląda z Waszej strony. Ja się będę z Wami powoli żegnał, także trzymajcie się, hej i do następnego filmiku, trzymajcie się.